Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie pod światło. Jestem Krzysiu, Marta i Mikołaj. Yes. Kto jedzie do sklepu? Odebrać tą paczkę, jedną i drugą. No. A w Żabce? No. No i? I lody kupić. Czy cztery? Bo mamy gości dzisiaj. Czy cztery? Jaki szczęśliwy, nigdy nie chciałeś jeździć tak do sklepu. Zawsze chciałem. Zawsze chciał, aha. Zadzwonisz na Messengerze albo ja pojadę. Nie. Dlaczego? Dlaczego Mikołaj, mama nie może jechać? Bo Mikołaj się już trochę nudzi tatą. Jesteśmy tu już bardzo długo. Z małą przerwą. Mikołaj, bardzo w świetle siedzisz, w słońcu. O, się opala. Aha. Patrz, jak się przypaliłem. Oj, biedny. Wyciągałem jedzenie z piekarnika i tak się przypaliłem. Aktualnie w piekarniku znowu jest jedzenie. A ja wam pokażę, przyszło nam parę rzeczy. A, w ogóle, hit ostatniego czasu. Kupiliśmy progi. Na górę. Już od tamtego roku mówimy, że przydałoby się te progi zrobić, a to wiecie, diabeł tkwi w szczegółach i te takie największe pierdoły, traci się na nie najwięcej czasu. Zamówiliśmy progi. Krzyś nawet jeden dociął. Oczywiście sprawdziliśmy, widzieliśmy, że te progi tak nie do końca pasują, ale stwierdziliśmy, że może to folia, może tak pod światło, może być dobrze, no nie? No to oczywiście, jak jesteście w stanie się domyślić, minął nam czas zwrotu tych progów. Okazało się, że wyglądają tak bardzo fatalnie, no nie Kotuś? Tak, bardzo brzydkie, niefajne, nie podobają mi się, zły kolor. Dwa progi są w ogóle, wiecie, nówka funkiel, bo zapakowane, chyba wystawię na OLX-ie i zrobię zdjęcia, jak wygląda ten kolor. No a jeden dodamy chyba w gratisie, jak ktoś będzie kupował. Więc będziemy szukać dalej progów, które będą pasowały do naszej podłogi i drzwi, bo jak na razie jest lipa i po prostu dwa kroki w przód, trzy w tył z tymi progami. Ja idę po paczki. Patrz, w ogóle nie można odróżnić jednego od drugiego z tej perspektywy. Widzicie? To jest Mikołaj. I tam jest Krzysiu. Słuchajcie, otworzyłam te paczki już z tej pierwszej folii i pokażę wam, co mi przyszło, bo to takie rzeczy do domu. Pierwsza rzecz to kupiłam chusteczki do suszarki. I kupiłam dwa rodzaje, bardzo mocno pachną. Nie wiem, które tak mocno pachną. Nie mam pojęcia. Obie, wiecie, w paczce bardzo było czuć w ogóle taki zapach. Opinie na Allegro, jak to zamawiałam, były podzielone, że w samym tym pudełku te chusteczki pachną bardzo mocno, a potem w suszarce ten zapach się jakoś ulatnia, ale wy polecałyście, więc stwierdziłam, że spróbuję. Dzisiaj będę suszyła, więc może na koniec odcinka wam powiem, jak to będzie wyglądać. Wybiorę sobie jedne albo drugie, bo nie chcę ich otwierać od razu, żeby mi nie wietrzały. Nie widać. Nie widać? Nie. O ty, o, się tu tak staramy. Dobrze, to zrobię tak, żeby was było trochę widać. Teraz was trochę widać. I ja tutaj mam z Lenora. Ten Lenor wykorzystywałam w ogóle jako płyn do płukania. A tutaj mam jakiś snuggle. Nie wiem, co to jest, jakiś miś. Myślałam, że to takie kokolino trochę, ale to jakieś chyba coś innego, bo to inny miś jest. Dobra, następne. Co ja tu kupiłam? Kupiłam, przyszedł mi papier do zdjęć, misiek. Tak? No. Super. Patrz. Jeżeli drukujecie zdjęcia w domu, to o wiele bardziej się opłaca kupować to online. I ja kupiłam, bo nie wiedziałam, mi się jednak, które się zdecydować. Kupiłam papier fotograficzny matowy i błyszczący. Jakie będzie różnica? Nie wiem, jestem ciekawa, jak będą wyglądały. Wydrukujemy sobie to samo zdjęcie i zobaczymy. I tylko było 10 na 15, nie było tych większych. Więc wzięłam 10 na 15, przyszły. To było jedno z założeń na ten rok, że mam zamówić ten papier, więc git założyłam. Prześcieradło mi kupiłam. Miało być beżowe, jest takie żółtawe. Jezus, ja nie trafiam z tymi prześcieradłami zupełnie. Ja lubię te prześcieradła takie a la frotte. No takie jest, powiem wam, że średnio. Nie wiem, czy tego nie będę zdradzać. Mamy tutaj kolejne pudło. A, bo Mikołaj ma nowego skilla, słuchajcie. Prostuje nóżki już, tak jakby do stania. A, płyn. Ojej. Ja tego w życiu nie użyję. Ojej. Chodź mi się. Zamówiłam płyn do roboty. Aż ty? Wysiałam tylko mniejsze butelki. To będziemy... Dwie takie? No, bo były w dwóch pakach. Jej. To teraz będę myć tylko robotami.
wypiszę wam to w opisie, ale pokażę wam, bo ja mam taki mały. Słuchajcie, taki mam mały i teraz kupiłam taki. I jego mam i mam i mam i mam po prostu i nie da się go wykończyć. Więc nie wiem, teraz będę myć i myć i myć i myć. Słyszysz mi się? Tylko myć! Słyszę. Mikołaj w butelce. I one się super sprawdzają do robotów sprzątających. Albo takich mopów. To co mam, to co ja mam ten H11 i wy też kupiliście te H11, więc do nich też, do niego też można wkładać ten płyn. I wtedy jest taki zapach czystości. One nie pachną żadnymi, wiecie, jakimiś cytrusami czy czymś, tylko to jest taki zapach czystej podłogi. Mamy tutaj taką pipetę. Jakieś coś. Mi się patrz. Coś? Ja nie wiem, jak to zamontować. To tak, jest tak, że jak to nakręcisz na tamto, przewrócisz, to nalejesz tyle i później dopiero ci się naleje. No i teraz możesz tam podlać te 20 ml. Czekaj to. Leje się? Tak. Ale wylewa się drugą stroną. Aha, bo tu na to trzeba jeszcze nakręcić nakrętkę. Aha! Jakie mądre! No wiesz, teraz lałek nie ma powietrza? A nie wiem. A coś tam się nalewa. Tylko ja tego w szafce nie zmieszczę. I hit tego odcinka. Kupiłam Mikołajowi koło do pływania. Misiek, dmuchamy koło do pływania. Zobaczysz, jak to wygląda? Tak. Tu mamy koło i jeszcze do pieluch. Słuchajcie, do kosza do pieluch kupiłam wkłady. Wcześniej przyszły mi oryginalne, teraz to jest jakiś wkład nieoryginalny. I jeszcze, żeby, wiecie, przetestować to na wszelaki sposób, kupiłam worki. I takie coś, to się potem wykorzystuje ten zbiorniczek sam i się samemu wkłada te worki do środka. Zobaczymy, jak to będzie działać. Nie jestem do tego przekonana. Wychodzi samemu, jak się to robi, no to wychodzi taniej. Aczkolwiek jak się kupuje nieoryginalne te worki, tak zapakowane już, to nie ma jakiejś dużej różnicy cenowej. To tak wam informacyjnie powiem. A teraz otwieramy nasz ten. Koło do pływania, to się jakoś tak nazywa, czekajcie. Nie wiem, jakoś to wyszukiwałam. Nie wiem, jak ja to wsadzę, ja uwielbiam te wszystkie rzeczy. Wyciągasz, a potem nie masz pojęcia, jak to z powrotem złożyć. Nie złożymy tego, misiu. A w życiu tego nie włożymy z powrotem. No to on to nie będzie włożone z powrotem. No ale to jak to odsyśniemy? No to nie wiem, ale trzeba sprawdzić, czy nie jest przebite na przykład. Jezus, kto to będzie dmuchał? Ej, ja idę zobaczyć, bo mam pompkę do balonów, może się sprawdzi. Chodźcie, idziemy po pompkę. Ale to jest coś takie malutkie, no zobaczymy, może się akurat uda nam jeszcze jakąś. Chyba nie uda. Co? Bardzo ciężko. A idzie to w ogóle w to? Ja myślę, że większość wypuszczam. Cokolwiek pompuje, czy wszystko mi bokiem wylatuje? O nie, to trzeba puckami, będzie... No, moje pucka. Podaję padło. Nie, to będziemy musieli dmuchać te zmiany. Z drugiej strony coś takiego, a z tej strony coś takiego. Chcielibyśmy jechać na basen z Mikołajem, a Dalia, żebyś tego nie ugryzła, bo ja cię ugryzę. A można coś takiego brać na basen? No a czemu nie? Bo na basen wpuszczają tylko tych, co pływają, co umią pływać. A po co są te brodziki, moczodupki? Ale ci się fajnie legło. Ty co, Miki, tak sobie leżysz na tacie? O, to jest najlepsze. Na plecka. Na plecka. Próbujemy go wsadzić? To ja to tak ułożę tutaj, zrobię te stosy. Daj to tutaj na mnie. Ja tu wsadzę, no. O, fajnie. Strasznie głęboko tam wpadłeś. Mikołaj? Ja mi się wydaje, że będzie miał wodę potąd. No, tego się też boję. No bo to... No ale spoko, widzę, że zadowolony jest. Idziemy pływać, Mikołaj. Tego co, jakoś tam go wyciągnąć? Wyciągnie go mama? Ja coś stamtąd mam wygrzebać, chłopaku. Opa! Mam cię! Dobra, czekaj. Czekaj. Zobaczymy, no bo ja, wiesz... To wiadomo, że on będzie leciutki w wodzie i tak dalej, ale stwierdziłam, że fajnie by było, by sobie tak pochluptał. Zaczniemy od tych i te wrzucę jako pierwsze, tu się je otwiera, także ciachnę. No mega ładnie pachną i mega mocno. Zobaczymy, jak to będzie w suszarce.
bo wiem z doświadczenia, że to pranie suszarki pachnie o wiele mniej. Więc bierzemy jedną. Więc sobie otworzę suszarkę. Wrzucimy. Ciach. I lecimy. I zobaczymy, co się wydarzy. Krzyś przywiózł paczki. I pokażę wam, co mam w tej pierwszej. I już widzę, od kogo ona jest. Znaczy, zamawiałam z Allegro. Ale wiem, co jest w środku. Krzyś robi ciasto z drugiej strony. Krzyś jest mistrzem tego ciasta, więc nie będę mu przeszkadzać. Wszystko hałasuje tam w tle, jest pralka w ogóle. Dobra, patrzajcie. Jej! Zajebisty! Widziałam, że mają takie różne plakaty. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Dobra. Strasznie delikatny jest. Jakby normalnie z gazety Bravo, nie? Brawo girl! Ale fajna taśma była. Z paskiem. To jest taśma? No. A. Chyba. Myślałem, że to na dół. Nie, taśma była. Dobra. Bo mnie bardzo często pytacie odnośnie bakali wszelakich maści. Słuchajcie, ja je zamawiam na Allegro. Tutaj. A zamawiam je u sprzedawcy, który aktualnie ma najwięcej dobrych opinii, bo to czasami rzucają różne rzeczy. I niektóre, na przykład kiedyś zamawiałam i były pyszne, a potem jakaś do dupy partia przyszła i są niefajne. Więc zawsze sprawdzam opinię. I słuchajcie, tak jest to popakowane. Co to jest? Co jest tu gdzieś napisane? Pistacje! No, prażone, solone. Nie. No, kupiłam. I słuchajcie, taki. Okej, ja tutaj mam to wypisane. Pistacje to kosztowało 52 zł. Tyle. Pistacje. Chyba 300 zł. No, chyba tak. Tutaj mamy sól himalajską. Fajnie, bo zawsze zamawiam tak sól. No, fajnie. Zobaczcie. O. I tyle soli. To jest kilogram. Kilogram soli i kilogram soli kosztowało 4 zł. Takiej tej grubej himalajskiej. O, to wyjmę. Bo ona jest najlepsza do młynka, smaczna i w ogóle. Dobra. Następne co mamy? To mamy tutaj orzechy laskowe. Bo ostatnio kupiliśmy w sklepie i powiem wam, że mnóstwo z tych orzechów były niedobre smaku. O, pyszne są. Okay. Tutaj mamy nerkowca i migdały. I słuchajcie, migdały się mega przepyszne te orzechy. Spróbuj sobie, bo masz porównanie jak ostatnio jedliśmy. O wiele lepsze są, pyszne są. Czuć je bardzo. Bardzo takie aromatyczne. Mega. Orzechy laskowe pyszne. Jakbym po prostu je z drzewa wziął. Tak, no ledwo co rozpakowałeś z tych wszystkich tych migdały. Migdały też pycha. I nerkowiec. To nie będę otwierać, bo zaraz to będę przesypywała, więc przesypię z wami. To wtedy wam pokażę. Ale jak już wszystko testuję, to przecież pistacje trzeba spróbować. Kocham pistacje. Z racji, że są pyszne te rzeczy teraz. Kocham pistacje. O, jak dobre, jak dobrze uprażone. Dodam wam linki w opisie. Tylko teraz na świeżo, bo ja to kupowałam 2 dni temu. Potem za to nie odpowiadam. Sprawdzajcie opinię zawsze. Proszę kochani, pyszne. Pyszne, pyszne, pyszne. Fajnie słone. Dobra, pistacje są uzależniające. Bardzo dobre bakalie i link daję wam w opisie. Ja sama zamówię, zanim mi wykupicie wszystko, bo to zawsze tak jest. Zamówię sobie jeszcze migdałów i tych orzechów laskowych, bo są przepyszne, a w diecie, którą mamy teraz, tam jest sporo tak do przekąszania orzechów laskowych. Słuchajcie, pokażę wam coś jeszcze, bo zaraz przeczytałam na paczce z tymi wszystkimi bakaliami. Zobaczcie. Droga kurierko, drogi kurierze, na tę paczkę czeka ktoś bardzo wyjątkowy. Prosimy o nią zadbać. Ale miłe. Jestem wyjątkowa. Jezus, ja się tak ekscytuję takimi rzeczami strasznie. Smacznego promyczku. Ale jaka słodka ta paczka.
Nie wiem, czy to widać. Znaczy ja widzę, a nie wygląda. Smacznego promyczku. Oglądam teraz paczkę, gdzie tu jeszcze coś pisze. Przekładamy to do słoików. One są z gumką, więc to wszystko nie traci świeżości. A przynajmniej widzę, ile czego mam i gdzie co mam, nie? Zostało. Okej, okay, to pewnie zjemy. Dobrze, tutaj miałam słoik po migdałach, orzechy nerkowca, migdał. No tutaj trochę mniej. Tu jednak kilogram jest idealny do tych słoików. Ja kupuję kilo wszystkiego. A bo to było pół kilo migdałów. Pół kilo, no. Nerkowiec. Te są bardzo dobre. Pyszne. No. Te są, no, muszę tylko tutaj dodać. Ja skończyłem robić ciasto. Znaczy skończyłem, które będę wkładał do piekarnika. Widziałem, że jedna dziewczyna tak robiła właśnie w taki sposób tą górę. Chcę zobaczyć, jak ona wyjdzie, czy będzie fajna. Tam mamy prażone jabłka z brzoskwinią, no i spód. Z tego samego, co górę. Bo akurat tym razem robiliśmy tak, że kupiliśmy je w Kauflandzie. Zazwyczaj mamy swoje, ale coś poszło nie tak w tym roku i wszystkie nam się zepsuły. I tak to wygląda. Potem wszystko widzę. I to ostatnio widziałam, że dziewczyna miała mega fajnie poukładane takie plastikowe pojemniki, kwadratowe, w szufladzie. Wszystko widziała od góry i to się jej tak idealnie mieściło w szufladzie. Myśmy wybrali słoiki, takie z gumką, bo one są mega hermetyczne wręcz. No ale od góry też widać, co jest w środku. Akurat widziałam taki z nalepką, nie wiem dlaczego to jest nalepka, ale od góry też widzimy, no nie? Także jak mamy w szufladzie, to z góry wiadomo od razu, co tam w środku jest. To ja wkładam ciasto do piekarnika. Tak, zobaczmy. Ciekawa jestem, ale to jak to się ma zrobić? Że to by miało być jakieś ultra ładne, czy co? A i nie jest? No jest piękne, piękne. No. Ale po upieczeniu to się wszystko zmienia, więc pytam się, jak to miałoby wyglądać po upieczeniu. Pysznie. Okay. Dobra, pokażę wam, jak to wygląda. I uważam, że wygląda czadowo. A że ta szuflada ma też pełen wysuw, no to wszystko widać i kocham szuflady. Tu się ciasto już napiecze ładnie. 180 stopni, 60 minut. Coś wam jeszcze powiem. Dlaczego mówię, że słoiki z IKEA są spoko? Ja już to mówiłam kiedyś, kilka razy. Też przy organizacji spiżarni, którą wam tutaj summa summarum dodaję, bo może ktoś nie widział, ktoś jest nowy. Zobaczcie, co się dzieje ze słoikami kupionymi. One są chyba kupione w Actionie czy coś. Widzicie to? Co się stało po włożeniu do zmywarki? Całe się to osypało. Teraz by wypadało to normalnie papierem ściernym, po czym kolejna zmywarka znowu jest to samo. Ze słoikami z IKEA w ogóle nie ma takiego czegoś. One cały czas są... No, ten metal jest po prostu chyba lepszej jakości. Także jak macie gdzieś kupować słoiki, to polecam kupić w IKEA, bo jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby coś takiego stało się ze słoikami z IKEA, a z tych innych, no to właśnie takie coś. I tu jest drugi, o. No, a kupiłam, że niby kwadratowe, że będzie fajnie, bo myśleliśmy, że może jakieś przetwory do tego, no a to tak, ja nie wiem.